Siemano. Witam Państwa. Pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. Nie wiem, żeby tak cały czas padało, to człowiek by wiedział, że pada, a tak to nie pada. Za chwilę oberwanie chmury. Za 10 minut znowu nie pada. No ale cóż, kurier rowerowy musi pracować w każdych warunkach. Nie ma, że boli. Takie fajne zamówienie mi przepadło z McDonalda. Z galerii miałem dostawę na Zabłocie. 21 to tylko sobie przez most przeskoczył. I drugie na Kazimierz. Za 21 zł. No i znowu zapomniałem nacisnąć rozpocznij. I odrzuciło mi z powodu niezaakceptowania. No i kolejne mam z restauracji na Izaka. Kupę lat tam nie byłem. No dzisiaj jak wszedłem w kalendarz i zobaczyłem mnożnik 1,80, to stwierdziłem, że choć miałbym iść pieszo roznosić, to pójdę. Aż się przypomniały czasy zimy. Cóż to za słupek? Ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby tu samochodem przejechać, że słupek dali? Ale zabawka. No i dobra, gdzieś tutaj po lewej stronie. Dobry. Dzięki, do widzenia. 19 ziko za ten wypadzik. A teraz co? Pewnie jakiś maczek pilotów. No nie. Chlebowa. Górka Narodowa. Łopanie. No dobra. Jak się bawić, to się bawić. Moc za kebab. A co, że ja niby stąd mam tylko 1,5 km do 29? Coś mi się nie chce. A może. Na szczęście nie ma gotówkowego, bo my się coś się z mądrą nie możemy dogadać w kwestii pieniędzy. 4 minuty. Okay. Do widzenia. Na Siewną. Sienna to ja wiem, gdzie to jest Siewna. Ale chyba tu gdzieś za rogiem, bo 800 metrów. A, elegancko plecakiem po mokrych gałęziach. Zaczyna padać. Glovo? Glovo? Musiałem się upewnić, że to dobra klatka, bo jakoś tak byłeś zdziwiony dostawą. Na 7,23 to musi być. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia.
Coś się aplikacja zesrała, nie mogę potwierdzić dostawy. O, potwierdziło, dobra. Józefa Meyera. To prowadź. A wydaje ci bonus za pogodę? Jak nie, to nie jadę. Ty, no taka ulewa, oni nie dają nic za deszcz? Tak nie może być. No i dobra, teraz cały czas prosto, tylko szkoda, że pod wiatr, w deszczu i pod górkę. Ja zmieniłem baterię w kamerze, ale żeby ją włączyć już to zapomniałem. Nie, nagrałem sobie dostawy. Kolejne zamówienie. McDonald's Bora Komorowskiego. Tam, gdzie wczoraj kończyłem. I powrót tutaj znowu na Górkę Narodową. Wysłuchali moich próśb i rzucili bonusik za tą pogodę. Kurtkę założyć. No i dobra, może za chwilę przestanie. Trzeba będzie wracać tamtędy znowu. Zaczynają mnie drażnić te konwencjonały. Dzień dobry, HN. Ja myślałem, że ja mam nawalone tych podkładek na stery. Znaczy na sterówkę, żeby podnieść kierownicę. Aż ten gość miał ze dwa razy dłuższą niż ja. A tak bym się już bał, że nie. To pęknie przy którymś zjeździ z krawężnika. Dziękuję. No i co, znowu na siewną. Aha, to taka kanapa jest po to, żeby sobie usiąść. A ja tam jebam torbę kładę. Dobra. Wygląda to, jakby miało nie przestać padać. A rzekłbym nawet, że na jeszcze bardziej. Dzięki. Dzień dobry. Dobre przynieki były. I drugie, to jest piękne. Do widzenia. No jak pięknie, Burger King na dworcu autobusowym przy galerii. Nice, 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 nice. Nie, na słońce wyszło. Zwariuje jest ta pogoda. Kwiecień, plecień, kurde. Czerwiec mamy. Nawet nie popatrzyłem, gdzie będę z tym jechał. Ale mam nadzieję, że nie tutaj już. Sprawdźmy. Do domu.
na grzegórzki. To fajnie, a za ile? Za 18,80. Wy płacicie za tą pogodę dalej? Wypada, płacicie. Kurde, mnożnik 1,80 można jeździć. Szkoda tylko, że w deszczu. Nie, koleżkę trochę poniosło. Albo wyniosło. Po co te nerwy? Zawsze jechałem tam prosto. Ostatnio widziałem tylko jeszcze, że tędy jechał. Pod mostem przejeżdżał. Muszę iść to sprawdzić. Dobra. A ja żem dźwigał cały czas ten rower tu po tych schodach. Nie wierzę, nie wierzę. Gdzie jadę? Ale jaja. O, kolega się obudził. Godzinę temu go na ławce widziałem. Jak spał. Zimny prysznic i wstał na równe nogi. Dobre, 410 w lewo. 410. Także Górzecka 67H. A schody co, dalej nie działają? Proszę. Może nie będzie tak źle. Gołębie. Pięknie. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Chwyciłem jakieś zamówienie z Biedronki, z Mogilskiej. Do rozwiezienia po 3 punktach za 38 zł. Fajnie, tylko co w tym jest? Kilo cebuli, pół kilo kurczaka. No to jest ze 2 kilo, to nie ma tragedii tu. Dwie wody, nieźle, a trzecie? Kola, dzik, mogę to wziąć, ale muszą mi odpiąć przynajmniej jedno. Za ciężkie będzie.
Aha. Muszę dojechać do punktu i dopiero wtedy mogę się z nimi kontaktować. Dobra. To jadę. Nie, no dali mi 3 zamówienia i nie mogę podzielić, bo to akurat, które wybieram, jest w stanie wziąć jedna osoba. Tylko nie patrzę na to, że ja mam 3 takie. Bez jaj. Trzeba było to od razu anulować w pizdę, a nie dyskutować z tym całym supportem. I słuchaj, no dostałem 3 zamówienia w 2 wodach. Weź proszę, odepnij mi chociaż jedno. Nie zabiorę tego. No zobaczymy, co Crispin odpisze. Raj, dobiec na hulajnodze. No średnio to wygląda z boku. O, opiął mi. No fajnie. Dzięki, Crispin. Idziemy odebrać. ...127 mam i 320. 320 to 1,7. Dobra. Dzięki. Mam nadzieję, że nie przykopałem tego, co idzie pierwsze. Lekko nie jest, ale tego trzeciego to nie wziął. Nie mam możliwości tak. Chociaż tak patrzę na tych na skuterze, to on połowę tego ciężaru jednak opiera na tym siedzeniu. Na pewno siodełko ma wygodniejsze. Ej, w komentarzu zostałem poinformowany, że są siodełka rowerowe, znaczy siodełka skuterowe z montażem na rower. Muszę to obczaić, nie patrzyłem jeszcze. Wtedy to bym już siedział jak król. Halo? Globo? No, właśnie nie. Spróbuję pan pociągnąć. Ciągnę i nic z tego. Ma pani jakiś klucz, żeby użyć? No, spróbuję. Okej, 3 sekundy, to zaraz jedę. Dobra, dzięki. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki. Do widzenia. Nie mogło być to cięższe jako pierwsze to wydanie? Kurde. Ty. Baba sobie pożyczyła za darmo hulajnogę. I taszczy to bułki na hulajnodze, która piszczy. Dzień dobry. Co? Jeszcze jedno. Proszę bardzo. Dzięki również, do widzenia. Nie dało. 38, 3 dyszki dało. Też myślałem. Dobra, co to jest następne? No jakie fajne, z Medweckiego. To ten sklep rowerowy. Tomar. To jest tam przy Klasztornej. Bieren. Tomaczek czy Carrefour? McDonald's.
to elegancko, bo stamtąd to już sobie cały czas Wisłą wrócę do domu. Wszystko fajnie, tylko ja tak hutę znam, że zamiast sobie włączyć mapę, to jechałem w zupełnie odwrotnym kierunku. Wracać będziemy już w nadgodzinę. No ale 130 będzie chyba zarobione. Dzień dobry. Dziękuję. Jeszcze drugie nam, momencik. Proszę bardzo. Do widzenia. Zarobione 129 w 3 godziny, 43 na godzinę. Jest git. Czym ta się? No i takie powroty to ja lubię. Kurde, orzechów narozwalane. Na ścieżce te czarne, krukowate gawrony, czy jak to tam się zwie, skubane, zrzucają orzechy, żeby rozwalać.